Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy w Katowicach na drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o danych. Moim gościem jest Jacek Leśkow, dyrektor NASK. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Tak, rzeczywiście pracuję w NASK-u. NASK może nie dla wszystkich jest jasne, co reprezentuje. Może rozwikłajmy wpierw ten akronim, Naukowe Akademickie Sieci Komputerowe. Jestem dyrektorem NASK-u, natomiast w moim poprzednim życiu, zanim zostałem dyrektorem, właśnie byłem i dalej się uważam za statystyka, w szczególności w obszarze wielkich zbiorów danych i systemów decyzyjnych, które teraz nazywamy sztuczną inteligencją. Wielkie zbiory danych to jest obecnie big data, czyli tak. Dane i o tych danych chciałbym właśnie z Panem porozmawiać, mianowicie dzisiaj prowadził Pan panel, znaczy ubierał Pan udział w panelu, poświęconym danym i tytuł tego panelu brzmi Dane są wszędzie. Czy rzeczywiście jest tak, że chodząc po internecie, my, użytkownicy tego internetu, rozsiewamy te dane na lewo i prawo, czy to tylko nam się wydaje? Ograniczył Pan kontekst danych do internetu. Oczywiście to szalenie ważny kontekst, bo cywilizacja cyfrowa. A sieci komputerowe dlatego. Tak, ale nie tylko. Dane pochodzą z olbrzymiej ilości źródeł. Chyba takie najbardziej interesujące dla wszystkich, dla każdego obywatela naszego kraju, w ogóle dla obywateli tej nowej cywilizacji, są na przykład dane medyczne, które są choćby generowane przez inteligentne zegarki smartwatch, na których podstawie, na podstawie tych obserwacji pobieranych z częstotliwością powiedzmy 2000 obserwacji na sekundę, 2 kHz, mówiąc bardziej techniczne, my możemy stwierdzić, czy osoba ma dobrze funkcjonujące serce, czy czasem nie ma wczesnego stadium Alzheimera, tudzież inne ważne parametry. Przepraszam, chce Pan powiedzieć, że osoba, która nosi zwykły smartwatch, jest tak naprawdę monitorowana w sposób ciągły? Może być, to zależy od jej wyboru oczywiście. To jest właśnie największe niebezpieczeństwo nadużywania tej rewolucji technologicznej, jeżeli będziemy obserwować ludzi bez ich zgody. Natomiast wyobraźmy sobie osoby, które są w tak zwanej podwyższonej grupie ryzyka, jeżeli chodzi powiedzmy o choroby serca. Dla nich bardzo korzystne jest mieć taki smartwatch, który jest monitorowany, może niekoniecznie w trybie ciągłym, ale w tak zwanym planie losowym, to się nazywa w takim języku technicznym. Co jakiś czas pobiera się próbkę z tego sygnału, nie kontaktując się za każdym razem z pacjentem. No i my na tej podstawie tych próbek możemy dokonać w miarę takiej pobieżnej oczywiście, to nie jest dogłębna, ale diagnozy, czy z nim się coś źle dzieje, czy się stan pogarsza, czy jest taki sam, czy nastąpiło polepszenie. Z jednej strony ma Pan rację, rzeczywiście warto jest, dobrze jest, jak taka osoba jest monitorowana, ale z drugiej strony, co wtedy, jeżeli do tych danych uzyska dostęp firma ubezpieczeniowa i powie, przepraszam bardzo, nie możemy Pana ubezpieczyć, bo Pańska, ta choroba jest na tyle niebezpieczna, że po prostu właściwie stracilibyśmy pieniądze, albo powie, musi Pan znacznie podwyższyć składki, którą Pan napłaci, gdzie, tutaj niestety trudno mówić o zyskach. Dotknął Pan szalenie ważnego problemu, który nie tyle wiąże się z samymi danymi, co na przykład ze strategią firm ubezpieczeniowych, jeżeli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne. Ja przez kilkanaście lat pracowałem i żyłem w Stanach Zjednoczonych. Na Uniwersytecie Kalifornijskim pracowałem jako statystyk, jako szef biura konsultingowego. No i miałem to szczęście, że byłem ubezpieczony przez uniwersytet. Natomiast w Stanach Zjednoczonych nie ma systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych gwarantowanych przez państwo. Jest to umowa pomiędzy obywatelem a firmą. No i pojawia się teraz właśnie takie zagadnienie, że firmy ubezpieczeniowe, jeżeli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne, mogą dawać zniżki tym, którzy się zgodzą na to, że będą monitorowani, właśnie przez smartwatch, czy wstają, czy śpią 8 godzin dziennie, czy jak wstają, to, mają zdrowy styl życia, więc na przykład biegną przez pół godziny, bądź też uprawiają jakąś gimnastykę i to prowadzi do takiej zwiększonej kontroli. Także z jednej strony mamy obawy co do dostępu poprzez firmy ubezpieczeniowe do takich danych bez wiedzy użytkowników, ale jest jeszcze inna obawa, że wobec właśnie tej powszechnej fascynacji technologią my sami będziemy dobrowolnie oddawać tak ważne dane medyczne firmom, żeby uzyskać te powiedzmy 20% zniżki w polisie ubezpieczeniowej, a w zamian za to firmy niekoniecznie uprawnione przez rząd będą dysponowały niesamowitą ilością informacji o nas. Także to są jakby dwa ostrza tego samego miecza. Z jednej strony jest ewidentny zysk, monitorowanie stanu zdrowia w dobrej wierze. Jest doskonałą sprawą, bo polepsza diagnostykę. W złej wierze oczywiście prowadzi do zwiększonego możliwości manipulowania ludźmi. Pan mówi o takiej sytuacji, kiedy osoba, która te swoje dane oddaje, uzyskuje mimo wszystko jakąś korzyść. Tymczasem mam wrażenie jako użytkownik internetu, że właściwie jestem zmuszany do zostawiania wszystkich swoich danych przy każdej
najgłupsze okazji. Na przykład, kiedy kupuję książkę w internecie, muszę podać adres, muszę podać bardzo często, no teraz już na szczęście nie, ale kiedyś musiałem podać numer karty. Właściwie wszystkie takie podstawowe dane musiałem dawać przy najbliższym, takim właśnie, no niezbyt przy błahym powodzie. Czy może przypadkiem nie jest tak, że tych danych jest tak dużo, ponieważ firmy się na to nastawiły, że tak naprawdę tych danych wcale nie musielibyśmy tak dużo zostawiać, gdyby nie decyzje firm? Proszę pana, ja może postawię kwestię inaczej. To, że my zostawiamy dane, to ponieważ jestem statystykiem, lubię zbierać dane, także oczywiście moje jakby podejście zawodowe jest za tą moją opinią. Sam fakt, że my zostawiamy dane, jeszcze nie jest sam w sobie zły. Natomiast kwestia jest, jak te dane są wykorzystywane i kto jest regulatorem tego procesu. I tu oczywiście mamy taki wiodący przykład. Pewnie państwo słyszeliście o tym, że firma Google została skazana przez Unię Europejską na karę 1,2 miliarda euro za to, że nie chciała się podzielić czymś, co my w statystyce nazywamy drzewami losowymi. Jak pan właśnie sobie buszuje po internecie, robiąc zakupy, przeglądając kolejne strony i w końcu dochodząc do strony, na której pan dokonuje na przykład jakiejś transakcji, powiedzmy zakupu, generuje pan tak zwane drzewo losowe, to znaczy szereg, prawda, przeglądań różnych stron. I to jest takie kwantum informacji, które jeżeli będzie pozostawione, jeśli pan się loguje do internetu ze swojego konta gmailowego, a podejrzewam, że 90% osób oglądających ten wywiad pewnie tak robi, no to oczywiście ten ślad pozostaje w rękach dysponenta tym kontem, a więc firmy Google. Firma Google nie reprezentuje ani rządu polskiego, ani rządu francuskiego, ani Unii Europejskiej i odmówiła chęci dzielenia się tymi właśnie drzewami losowymi, tymi strukturami danych z innymi użytkownikami sieci, no firmami, które też chcą sprzedać. A więc uzyskują tak zwaną nadmierną przewagę konkurencyjną, co jest no, sprzeczne z zasadą fair play no, w kapitalizmie. I dlatego Unia Europejska właśnie w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, no tu ma pewną przewagę, że powstaje jednak no, ciało na poziomie całej Unii, te słynne normy GDPR, które my nazywamy RODO w Polsce, które starają się uregulować właśnie tą kwestię dostępu do danych. Jeszcze raz podkreślam, sam fakt, że zbieramy dane, nie ma w sobie niczego złego. Natomiast jest kwestia, kto z nich korzysta i w jakim celu. No, ale pamiętam, że akurat z RODO zrobiono takie rozporządzenie, które zakazuje podawać, wywoływać pacjenta po nazwisku w przychodni lekarskiej. Ale jeszcze wracając do tych danych, bo te dane wbrew pozorom nie służą tylko i wyłącznie handlowi, tylko i wyłącznie temu, aby coś sprzedać, ale także, przynajmniej według ostatnich doniesień, także temu, aby wybrać kogoś w wyborach. One są po prostu używane do walki politycznej, walki wyborczej. A wy jako NASK jesteście instytutem badawczym, który zainicjował taką akcję Bezpieczne Wybory. Mógłby pan powiedzieć właściwie, jak jesteście w stanie zagwarantować wybory bezpieczne w Polsce, czy to chyba o coś innego chodzi? My, proszę państwa, jako instytucja, NASK jest państwowym instytutem badawczym, a więc mówię teraz jako no, profesor statystyki, badacz, jednocześnie dyrektor NASK-u, tak się akurat składa, że to Jung Team wystąpiło w przypadku mojej osoby. Proszę państwa, my staramy się przede wszystkim uświadomić, do czego może służyć właśnie internet, strony społecznościowe, internet 2.0, te wszystkie funkcjonalności internetu, które skądinąd są bardzo pożyteczne, no, umożliwiają nam naprawdę sprawne funkcjonowanie w naszym złożonym społeczeństwie, jak te właśnie funkcjonalności mogą być wykorzystywane znowu przez organizacje o niecnych zamiarach do manipulowania opiniami ludźmi. Ale te organizacje teraz zawsze powiedzą, że są organizacjami o świetnych zamiarach, ale bardzo dobrze są. No, proszę pana, pana oczywiście odczytuję pana pytanie jako pytanie prowokacyjne, bo z pewnością pan wie, a ja bardzo chętnie się tą wiedzą podzielę, że są wręcz państwa, więc bardzo duże organizacje, które dedykują niemałe zasoby na instytuty troli. No na przykład wiadomo jest, że Pax Santensbergiem jest duży instytut zatrudniający 4,5 tysiąca osób, których główną, że tak powiem, pracą jest trollowanie na różnego rodzaju forach, a więc wpływanie, takie bycie agentami wpływu. Pojęcie agentów wpływu oczywiście jest znane znacznie dłużej niż sam internet, bo to jest po prostu uprawianie polityki. To jest jeszcze raz doktryna Clausewitza, z tym, że no, w wydaniu rewolucji cyfrowej 4.0. I teraz troszkę o naszej akcji Bezpiecznych Wyborów. Za co my możemy wziąć odpowiedzialność w nas? Chcemy uświadomić wszystkim użytkownikom, do czego może prowadzić no, takie właśnie bierne, takie bezrefleksyjne korzystanie z internetu. Przeprowadziliśmy, podam taki krótki przykład, przeprowadziliśmy taki test. I ten test polegał na tym, żeby umieć odróżnić opinię od faktu.
i ocenialiśmy wyniki tego testu w takiej tradycyjnej szkolnej skali od 2 do 5. I teraz ja może pana zapytam, jak pan myśli, ile procent z naszych respondentów pan uzyskało dwóje? Byłem na tej konferencji prasowej. A pan był, to tak. Pan już wie. No to było, 10% uzyskało, znaczy chyba mniej niż 10% uzyskało 4 i 5. Dokładnie. Także, proszę Państwa, wyniki są przerażające. Ale wie pan co, ja przyznam się, że kiedy usłyszałem te wyniki, to zawsze od razu mi się pojawiło takie pytanie. No dobrze, teraz jest źle. A proszę mi powiedzieć, 50 lat temu, jak można było odróżnić prawdę od fikcji? Jeżeli miało się do dyspozycji tylko i wyłącznie gazety oraz opinie, no teraz przynajmniej jest jeszcze internet, w którym można to i owo sprawdzić. Więc jak było 50 lat temu? Gorzej czy lepiej? Dotyka pan, no słowo gorzej, lepiej nie jest właściwe, po prostu było inaczej. Znowu jestem statystykiem i bardzo lubię używać pojęcia zmiana jakościowa. I oczywiście w mediach, w związku z całą rewolucją cyfrową, nastąpiła zmiana jakościowa. Wtedy, gdy ja byłem młody, a pana jeszcze nie było na świecie, mieliśmy media scentralizowane, tak? W Polsce były powiedzmy 2 kanały telewizyjne, ja od końca lat 80. byłem w Stanach Zjednoczonych, no tam było powiedzmy 5 programów telewizyjnych, no i można było w miarę łatwo sobie jakoś tam, prawda, wyrobić opinię. My w latach 80. słuchając czy to Wolnej Europy, czy pierwszego programu polskiej telewizji, wiedzieliśmy dość szybko, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz, w każdym razie z dość dużym prawdopodobieństwem potrafiliśmy. A czy pan zakłada, że wiedzieliście to? Tak, tak. Znaczy, oczywiście była literatura bezdebitowa. Oczywiście, że miałem jako młody człowiek, zajmowałem się sam kolportażem prasy bezdebitowej i książek. Także no, mieliśmy metody weryfikacji, pozyskiwania dodatkowych źródeł, żeby przeciwdziałać cenzurze, a więc pewnej organizacji scentralizowanej. Media internetu 2.0 są mediami zdecentralizowanymi. To jest zmiana jakościowa, także trudno porównywać lepiej i gorzej, jest po prostu inaczej. Tak, ludzie mają znacznie łatwiejszy dostęp do propagowania swoich myśli i nie widzę w tym niczego złego. Natomiast to oczywiście wiąże się z tym, że no, jest takie prawo, na przykład w ekonomii się to nazywa prawo Greshama Kopernika, że zły pieniądz wybiera dobry pieniądz. I troszkę tak się dzieje w świecie informacji, że ponieważ mamy tak wielką dostępność do informacji, to te informacje kiepskie, tak, ordynarne. Proszę zauważyć, jak bardzo nam wzrósł poziom agresji, prawda? Tego, co my po starosłowiańsku nazywamy hejtem w internecie, tak? Jak teraz jest to modne. Dlatego, że, no mój Boże, jeżeli pan ugryzł psa, to już jest większy news niż jak pies ugryzł pana. To jest znane prawo jeszcze z czasów, prawda, mediów scentralizowanych. I dlatego są te większe niebezpieczeństwa. Ale znowu zadam pytanie, czy sądzi pan, że to jest jakaś zasadnicza różnica w stosunku do tego, co na przykład było w średniowieczu, kiedy wystarczyła plotka i zaczynał się pogrom tego i owego, bo ludzie też nie mieli w stanie sprawdzić i też wtedy działało to samo prawo, że zła informacja wypiera lepszą. No teraz jesteśmy w stanie jakby ocenić i pokazać liczby, tak? No wtedy tego nikt nie robi, bo nikt się tym nie zajmował. Ale czy mechanizm się bardzo zmienił? Znaczy ja myślę, że natura ludzka się pewnie nie zmieniła. Tu się z panem zgadzam, jestem konserwatystą, nie widzę jakichś jakościowych zmian, jeżeli chodzi o naturę ludzką. Natomiast nasze możliwości, stety bądź niestety, są wykładniczo większe, jeżeli chodzi o sieciowanie, jeżeli chodzi o no, rozprzestrzenianie informacji. Ja może podam konkretny przykład z życia naukowego, a więc mniej, że tak powiem, przykład kontrowersyjny politycznie. Jak robiłem doktorat, a to było już ponad 30 lat temu, to żeby zdobyć jedną publikację, mieszkałem wtedy we Wrocławiu, musiałem wsiadać w pociąg, jechać 5 godzin do Warszawy, gdzie była jedna, jedyna biblioteka, która miała to czasopismo naukowe z tą publikacją, którą chciałem przeczytać. Błagałem na kolanach pana bibliotekarka, żeby mi zrobił eksero tej publikacji. W latach 80. robienie eksero to był akt antypaństwowy, także manierki, kwiatki, i tak dalej, wracałem, no i czytałem tą jedną publikację. Moi doktoranci teraz w ciągu 15 minut, przeszukując bazę danych, mają kilkadziesiąt publikacji. I to jest właśnie ta zmiana jakościowa. My inaczej teraz w ogóle percypujemy rzeczywistość za pomocą sieciowania. Także to rozpowszechnianie plotek, oczywiście i w średniowieczu było prawda. Przecież to już Goebbels sformułował prawo, że kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. Z tym, że za czasów Goebbelsa media były scentralizowane, więc nie miały takiej efektywności docierania, kształtowania opinii publicznej, jak obecnie media zdecentralizowane, gdzie 1000-krotna powtórka może być wykonana w ciągu kilku dni, a nie w ciągu kilku miesięcy. I to jest właśnie ta zmiana jakościowa. To jest właśnie te nowe ryzyka, których wcześniej nie było. No cóż, muszę panu powiedzieć, że to bardzo ciekawa rozmowa była i pewnie mam nadzieję, bardzo że tak miło. Ciekawy będzie też panel, w którym pan będzie brał udział. Moim Zapraszam gościem serdecznie. Był Jacek Leśkow, dyrektor NASK. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.